Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże, czyli pozytywny fotograficzny vlog. Zapraszam! Kochani, tak się mi zamarzyło, żeby w maju pojechać gdzieś busem i zrobić jakiegoś tripa. Byliśmy w Warmińsko-Mazurskim, tam znalazłem kilka kadrów, a na koniec wróciliśmy do starej znajomej. Zapraszam Was na drwęce na koniec odcinka, ale do tego czasu będzie kilka innych kadrów i troszkę jeżdżenia. Zapraszam Was serdecznie do dzisiejszego odcinka i zobaczcie, gdzie na końcu wylądujemy. Zapraszam. Słuchajcie, zaczniemy ten odcinek od takiego fajnego, prostego kadru natury polskiej. Jestem na Mazurach, no w Warmińsko-Mazurskim generalnie. I wybrałem się tutaj, bo marzyłem kiedyś, żeby móc jeździć właśnie po Polsce i szukać tego, jak wygląda dana pora roku w różnych częściach naszego kraju. Jest maj i chciałbym złapać ten kadr, który się tu przed nami rozpościera, bo moją uwagę przykuła ta linia brzózek zaraz nad tym pięknym polem. I wygląda to naprawdę pięknie, bardzo polsko, bardzo tak, wiecie, naprawdę ładnie. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Chciałbym rozpocząć ten odcinek takim prostym kadrem polskiej natury w maju. Zapraszam! Słuchajcie, jak mówiłem przed chwilką, do tego kadru uwiodły mnie te brzozy. One są w takiej pięknej, lekko falującej linii, w jednej trzeciej na dole tego krajobrazu. Na dole wspaniałe pole, na którym teraz szaleje wiatr, co wygląda fenomenalnie, a nad tym lekko burzowe niebo poprzeplatane błękitem. I taka, wiecie, widzę w tym wszystkim taką nadzieję, jest wiosna, wszystko się zmienia, budzi do życia, ale potrzebuje też właśnie tej siły natury, tej wody, tych deszczów, do po prostu do tego cyklu rozwoju. I to widzę w tym zdjęciu, bardzo mi się podoba. To zdjęcie w ogóle nie byłoby tym samym zdjęciem, gdyby nie było tych fal, gdyby ten krajobraz nie był taki właśnie pofalowany. Bardzo mi się to podoba. I teraz tak, jakby idea w takim zdjęciu jest taka, że słońce mam za plecami, więc jak ono się pojawia, to fantastycznie oświetla scenę. Natomiast jak go nie ma, no to ta scena jest taka, brakuje tej wisienki na torcie. Także gdybyście się mierzyli kiedyś z takim tematem, czyli to burzowe niebo, które się, wiecie, cały czas przenosi nad nami, to polecam poczekać, aż chmury po drugiej stronie się, jeśli mają taką możliwość, rozpieszną delikatnie i oświetlą nam taką scenę. Jak tak się stanie, to wtedy warto zrobić takie zdjęcie. I w ostatnim momencie, zanim ta wielka chmura, która jest tam, uderzyła i zasłoniła wszystko, udało się zrobić to zdjęcie, które właśnie chcę Wam zaprezentować. Zapraszam do pierwszego kadru tego odcinka. Tak się niestety stało, że utraciłem to zdjęcie. Maj to dla mnie jest ciężki okres, bo miałam alergię i była bardzo silna akurat wtedy, a ja trafiłem na mnóstwo takiego natchnienia tworzenia różnych materiałów i tego samego dnia fotografowałem ostatnie zdjęcia poprzedniego odcinka i po prostu musiałem chyba nadpisać foldery albo coś takiego. Niestety go nie mam. Nie mam co Wam w tym momencie pokazać i długo się zastanawiałem, czy w ogóle nie wyrzucić tego odcinka, ale pomyślałem, że jest kilka zdjęć, które będzie do pokazania. A to zdjęcie, które miało być pokazane, to zdjęcie musicie sobie wyobrazić.
piękna, soczysta zieleń, która nas wprowadza do pofalowanej linii lasu brzóz. Tam akurat wyczekaliśmy słońce i nad tymi brzozami było piękne, takie, wiecie, niebo, które chciało być burzowe, a było troszeczkę takie sympatyczne poprzez prześwity tego błękitu. I takie zdjęcie chciałem wam zachować. Ja często pamiętam kadry, które zrobiłem i pamiętam to przez wiele, wiele lat. Nie wiem, dlaczego tak mam. Może jest to związane z tym, że tak długo poświęcam czasu w momencie, kiedy robię te zdjęcia i nie czuję utraty. Mimo, że nie mam fizycznie tego zdjęcia, to fotografowałem to zdjęcie i mam je tu. Mam nadzieję, że choć tyle mogę wam dzisiaj przekazać. Zapraszam dalej do odcinka. Mam tu przepiękny temat do sfotografowania. Marzyłem o takim polu. Wydawało mi się, że takie pola są tylko w górach. Chodzi mi o to pofalowanie i taką, wiecie, nieklasyczne podejście do fotografowania takiego pola. Na zasadzie, żeby ono było takie w swojej geometrii inne, ciekawe. Jeżdżę dzisiaj cały dzień naprawdę i szukam sobie wewnętrznego spokoju, okej, przyznam się do tego, bo potrzebuję troszkę odpocząć i nabrać znowu tego rozpędu do sezonu tworzenia dla was tych odcinków, bo ja to po prostu uwielbiam, ale jak człowiek ma za dużo na głowie różnych stresów i innych takich rzeczy, to zapomina o tej radości sfotografowania. Dla was to jest jakby drugi odcinek z tej mojej podróży, a u mnie to jest czwarty dzień jakby takiego dość intensywnego szukania kadrów i bardzo się cieszę, że tak jest, bo w końcu głowa się nastawia, szukamy i znajdujemy właśnie coś takiego. Działajmy, bo musimy jeszcze w sumie poczekać na chmury. Słuchajcie, tam mi się nie udało znaleźć kadru, to znaczy tak, kadr był, jak przyjechałem, bo było piękne niebo, ale ono bardzo szybko znikło. I teraz tak, tutaj jest droga. Ja jestem taką odległość w tym momencie w głąb pola, a robię takie zdjęcie, jakby wyglądało, jakbym był w środku tego wszystkiego. I tutaj jest to drzewo. W tym momencie nad tym drzewem mamy bardzo ładne chmury, które kolorem nawiązują do początku złotej godziny, która właśnie się odbywa. I teraz powiem wam tak, bardzo ładnie to wygląda. Żałuję, że nie mogę tej geometrii pokazać, która jest tam, bo ona jest przefantastyczna, ale po prostu chmury uciekły, światło się zmieniło. Troszeczkę wcześniej, gdybym to był, to super, bo by to zbocze było oświetlone, ale jesteśmy przed zachodem słońca, ono jest dość nisko i przez właśnie tą charakterystykę terenu tam się pojawił duży cień, no i nie ma tego jak sfotografować, natomiast to mi się bardzo podoba. Chmury się cały czas zmieniają i to jest w ogóle świetne w tym kadrze. Ja nie do końca chcę sprawić, aby jakby ta droga tutaj znikła, bo ja jednak ona wprowadza taki element bardziej kontrastowy do sceny i ten element będzie nas do tego drzewa wprowadzał. Niebo w tym momencie komplementuje i w taki sposób próbuję zbudować to zdjęcie. Klasyka gatunku, no rzepaki w maju, ale lubię to robić. Lubię to robić dla was i słuchajcie, no nigdy wcześniej nie miałem okazji w warmińsko-mazurskim po prostu pojeździć sobie i poszukać piękna. Także słuchajcie, wybaczcie prostotę, że tak powiem, tego zdjęcia, ale naprawdę to się moim zdaniem broni. Zresztą dajcie znać w komentarzu, a ja wam w tym momencie to zdjęcie prezentuję. Zapraszam serdecznie. Tego zdjęcia też niestety nie mam, bo to było tego samego dnia wieczorem. I jak poprzednie zdjęcie, jeśli sobie próbowaliście wyobrazić, to była wiosenna pocztówka, tak to
kolorem, nasyceniem, światłem bardziej przypominało już środek lata. Rzepaki, mimo że one kojarzą się z majem, to dostały takiego ciepłego światła. W mocnym punkcie było to drzewo i nad tym nie burzowe niebo, ale zasnute fajnymi chmurami, które dostawały już tego koloru takiego już prawie że późnego zachodu. Dzień nam dziękował. Piękna scena i bardzo mi się podobała ta scena, ponieważ po mojej prawej stronie przebiegała droga. Ja wewnątrz tego rzepaku byłem w stanie tak skomponować to zdjęcie, że ta droga nie była widoczna, ale ona nam wprowadzała taką geometrię, która pomagała dojść do tego drzewa. Następnie komplementujące niebo i, tak jak mówię, ten kolor lata. Tak wyglądało drugie zdjęcie, które utraciłem. I tak jak mówię, nie mam go fizycznie wam jak pokazać, ale fotografowanie się odbyło i czuję, że gdzieś go tu zapamiętałem i choć trochę mogę opisać wam i przedstawić w ten sposób. Zapraszam dalej do odcinka. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, ale myśmy tu już kiedyś byli. Byliśmy tu, bo tą miejscówkę polecił mi Andrzej, z którym się próbowałem spotkać, ale się nie udało, ale to bardziej z mojej strony niż z jego, bo się bardzo źle poczułem i musiałem po prostu trochę odpocząć i nie chciałem go ewentualnie zarazić. Słuchajcie, piękne kolory się tam robią. Za chwilę troszeczkę więcej. Chodźmy, może się uda jeszcze przed wschodem słońca zrobić jakiś kadr. Zapraszam. Słuchajcie, pamiętam, jak zeszłym razem tutaj kręciłem dla was odcinek, to padł mi w ogóle mikrofon, to był kosmos. Trochę było. O, coś czuję, że dzisiaj obiektyw 100-200, w tym akurat wschodzie, bardzo się przyda. Tutaj bardzo ciężko jest manewrować, także musicie mi wybaczyć, ale drwęca zaczyna robić swoją magię, czyli pojawia się mgiełka. A, się cieszę, że tu jestem. Cieszę się, że wstałem. To jest mój, słuchajcie, trzeci wschód pod rząd. I dobrze się czuję. Ciężko się wstaje, bo wiecie, to jest takie... Dzisiaj spałem w hotelu, bo się mega wczoraj, naprawdę mega się źle poczułem. I musiałem się gdzieś po prostu skitrać, wiecie, w ciepełku, cały taki mega po prostu pod prysznicem. Siedziałem pas pół godziny, żeby się ogrzać. Ale cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że działamy. A jak tak napatrzę na tą scenę, to nie wiem, czy 32-64 jednak nie wiecie. Chodźcie. Mam dla was pierwsze zdjęcie tego poranka. To generalnie jest przedświt. Złota godzina. Jest bardzo, bardzo ładnie. Tam drwęca nie zawodzi, w tym miejscu, gdzie będę oczekiwał na to, żeby nam piękne słoneczko się pojawiło. Jest mgiełka. I może jak to słońce się pojawi, to te pola zaczną parować, bo tak się stało też zeszłym razem. A ja tęskniłem za tym widokiem, bo drwęca ma coś w sobie takiego, że jak ją człowiek zobaczy o poranku w takiej szacie właśnie romantycznej, to normalnie się aż tęskni za tym miejscem. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jakie ona ma działanie, ale takie właśnie ma. Mówiłem o obiektywie 100-200, bo ja bym się od razu chciał skupić na tym temacie, który tam będę wam zaraz prezentował. Natomiast podejście może bardziej klasyczne. Ramujemy lewą stroną, jeśli chodzi o kadr.
i ramowanie składa się z linii drzew, która się odbija w wodzie. Ona jest dość ciemna i w tym momencie jest tutaj stare drzewo, które jeszcze tak naprawdę żyje, bo ma część jest jakby powalona, a część jest jeszcze ma świeże gałęzie, widzę. No i to zakole, które nam tutaj tej drwęcy odpływa. No i tam stworzył się taki łuk. Nie wiem, czy pamiętacie przy tym odcinku, jak opowiadałem wam o rocznicy obiektywnego piękna. To było też taki fragment, nie wiem, czy zdjęcia, czy samego nagrania, gdzie słońce się prezentowało w takim jakby pięknym łuku. No świetnie to wygląda, w ogóle tak salutuje nam po prostu ten wschód, mówi zaraz będę. Także coś naprawdę niesamowitego. Wiecie co, zaraz wam chwileczkę opowiem, jeszcze sobie zrobię kontrolnie jeden. Więcej. To jest podstawa do HDR-a, bo rozpiętość jest tutaj ogromna. On daje radę, on by dodał radę w jednym zmieścić, ale ciągnięcie tych cieni, lepiej tego nie robić. Zastanawiam się, w jakiej formie w ogóle wam, ale to zaraz zobaczycie. Słuchajcie, zapraszam was do pierwszego zdjęcia tego poranka. Zapraszam. Tam się już zaczyna dziać, ale czad. Słuchajcie, musiałem się trochę przesunąć ze statywem. O, tu będzie dobrze. Jo! Ale zaraz będzie kosmos, mówię wam. Wiecie, ja trochę wiem, co tu się stanie. Oczywiście finalnego efektu nie znam, nie? Ale zeszłym razem drwęca mnie tu zaskoczyła, bo było przed świcie, było pięknie. O, przepraszam. I po... Ja już się zaczynałem zbierać, no bo tak się zrobiło jak dzisiaj, nie? Że już... No nie było jakby nieba, w sensie chmur. No i ja sobie tak idę, nie? I nagle zza horyzontu wychodzi słońce i ja mówię... I tu szybko rzucałem plecak, wyciągałem 7200. Także dzisiaj spokojnie czekam. Drwęca już też czeka, bo paruje tam elegancko, naprawdę wygląda to fantastycznie i zaraz będziemy robić zdjęcie. Słuchajcie, wstało, słoneczko jest. Jest coraz cieplej, drwęca tutaj paruje i dymi. Coś niesamowicie pięknego. Jestem chyba troszeczkę tym zdjęciem, albo nie. Ja wam powiem za chwilkę. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Fantastyczne rzeczy się dzieją. To, jak ona paruje, to jest naprawdę niesamowite, nie? To jest taka przyjemność i radość być tutaj. Wiecie, bo to nigdy nie wiadomo, czy się uda wrócić, czy będą warunki, czy nie. No dzisiaj tych warunków teoretycznie nie ma, bo nie ma żadnej chmurki, nic nie zmiękcza i tak dalej, i tak dalej. No jest trudno. Natomiast wydaje mi się, że wyszło zdjęcie. Jedno zrobiłem w wersji pionowej i to mi bardzo pasuje, bo te proporcje w pionie tutaj naprawdę grają. Wiecie, że ja nie przepadam za zdjęciami pionowymi i jak mogę, to wolę poziome. Natomiast tutaj bardzo pasuje i słuchajcie, z ogromną radością, że znowu jestem nad drwęcą. Byliśmy wczoraj prawie że na Mazurach,
warmińsko-mazurskim. Teraz znowu wróciliśmy do nad Drwęce. No po prostu coś pięknego. Słuchajcie, z ogromną radością zapraszam Was do tego zdjęcia. Zrobiło się troszkę cieplej, jak słońce tylko wyszło wyżej. Od razu można było ściągnąć czapkę. Puszek jeszcze chwilę zostaje, bo jest taki lekki, fajny. No i słuchajcie, fajne było to zdjęcie, nie? W sensie takie, wiecie, Instagramy, lajki, te sprawy, sława. Natomiast ja od jakiegoś czasu i wiecie, i słyszeliście jakby chyba brak entuzjazmu w moim głosie, nie? Że nie wiem, czegoś mi brakowało. Nie no, ładne. Wydaje mi się, że scena naprawdę ładna i się działo i tak dalej. Natomiast jednocześnie zmanifestowała się ta scena, którą zaraz Wam pokażę. I ja już od jakiegoś czasu Wam mówię, że ten aparat mnie zmienia. On sprawia, nie wiem co w ogóle, ale on sprawia, że w ogóle jaki kosmos. Tu ta rzeka płynie jakby bliżej Zakola w tym kierunku, a bliżej tamtego brzegu w tamtym kierunku. Taki... Wow. Wracając do zdjęcia. Zobaczyłem piękne zielone drzewa. W końcu mamy wiosnę. Które odbijają się w bardzo spokojnej tafli Drwęcy. Bo ona bliżej tego brzegu, tam jest troszeczkę więcej tego nurtu. Tutaj jest o wiele spokojniejsza. Po tej stronie pięknie drzewa odbijają się w wodzie. I tu jest taka jedna gałąź, która wystaje delikatnie nad taflę wody i odbija się w niej. Musiało drzewo upaść. Drwęca przejmuje jakby to drzewo. I w którymś momencie zza Zakola wypłynęła sobie mgiełka. Zmanifestowała się nam pięknie. I wiecie co? I ta scena zagadała do mnie dużo bardziej, dużo silniej emocjonalnie niż ten wschód. Wschód, wiadomo, klasyka, piękne kolory, dzieje się i tak dalej. Nie wiem, może przez to, że ja już dokładnie kiedyś ten widoczek fotografowałem i wtedy wydawało mi się, że jest lepszy. A może ja, nie wiem, tak jak mówię, że zmieniam. I ta scena tu to było coś naprawdę takiego intymnego, dzisiejszego, przefajnego. Ktoś ostatnio komentował pod moim filmem i napisał Pantarei, czyli wszystko płynie. I to generalnie chodzi o to, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki i jakby dwa razy tego kadru nie da się zrobić. I tak to właśnie wygląda z fotografią, że ja tu dzisiaj przyjechałem, bo pamiętam, że to miejsce mnie zauroczyło i ono jest niesamowite. Nie? I wtedy po prostu ten kadr tam, to była... Nie wiem, gadał do mnie także szok. I teraz też jest piękny, bo wydarzyło się prawie, że to samo, co wtedy. Natomiast dzisiaj kadr, który zapamiętam emocjonalnie, jest właśnie kadr tej wiosny, która tutaj opowiedziała swoją historię. I do tego kadru właśnie Was zapraszam. Thank you.
pamiętam, że dokładnie z tego miejsca ostatnim razem do was mówiłem i się żegnałem. Także tym razem wydaje mi się, że to dość wymowne, żeby też się tu z wami pożegnać. To już koniec na dzisiaj. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście aż do tej pory. Zobaczcie, jak tu jest niesamowicie pięknie. To jest naprawdę ta drwęca. No, jak tu ktoś raz przyjedzie fotografować i trafi na fajne warunki, to jest szansa, że się tak zakocha, że będzie chciał do tego miejsca wracać. I ja tak właśnie mam. Patrzę na to wszystko i to jest niesamowicie przyjemne być tutaj drugi raz w tym samym miejscu i odkrywać go ponownie w zupełnie inny sposób, właśnie tym ostatnim kadrem, który przed chwilą wam prezentowałem. Dajcie znać proszę w komentarzu, które zdjęcie z dzisiejszego odcinka podobało się wam najbardziej. Ja już spokojnie, powolutku będę szedł do busa i będę się zbierał do domu. Natomiast no mam nadzieję, że za chwilkę znowu gdzieś ruszę i znowu będziemy polować na kadry, bo po to ten bus był tworzony i po to były ostatnio te zmiany, które wam prezentowałem, zrobione, abym mógł właśnie technicznie sprawnie i bezpiecznie robić te odcinki. Powiem wam, że ładowanie baterii działa tak, nie? Jedna bateria dość szybko się wyczerpuje w tym aparacie do filmowania i ja potem normalnie szybko lecę do busa, wkładam, ona się niezależnie ładuje. Jeszcze muszę pokombinować z bateriami od drona, bo mam jedną i ona się dość mocno męczy. A lubię pokazywać wam świat z powietrza. Okej, wiem, że ostatnio nie fotografuję z powietrza, ale to jest przez to, że się cieszę tym Fujikiem. Ale do tego wrócimy. Nic się nie martwcie. Natomiast drwęca jest niesamowita. Jak będzie polska złota jesień, albo wiecie co, w tym roku chyba zima, jak tak skuje wszystko lodem, jak spadnie śnieg, to w zimę bym tu wrócił i coś pofotografował. Jest zebasto, powinno być bezpiecznie. Słuchajcie, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Moje materiały powstają dzięki patronom. Także jeśli chciałbyś zostać lub chciałabyś zostać patronem, to link będzie w opisie, a ja wszystkim patronom obecnym bardzo serdecznie dziękuję. Dokładacie się do tych podróży i naprawdę bez was byłoby mi bardzo, bardzo ciężko. Jeszcze raz wielkie dzięki. Cieszę się, jestem wyróżniony, że mogę dla was fotografować piękno naszego kraju i wszystkich ościennych i mam nadzieję, że może w tym roku uda się gdzieś dalej polecieć i trzymajcie za to kciuki. Dokładam wszelkich starań, żeby to było, wiecie, miłe, przyjemne, ale jak macie jakieś słowo krytyki, to bardzo chętnie usłyszę od was. Także jeszcze raz proszę, napiszcie w komentarzu, które zdjęcie dzisiejszego odcinka podobało się wam najbardziej. A ja tymczasem życzę wam zdrowia i dobrego światła. Aha, jeśli jesteście tu w czwartek na 20:30 na premierze, słuchajcie, ekipa, dzięki piękne, że jesteście. Dla wszystkich pozdrowienia, dobrego światła i zdrowia. Hej!